Cześć, mam na imię Agnieszka, pracuję w perfumerii Sephora od 8 lat i codziennie inspiruję się nowinkami pielęgnacyjnymi. A ja mam na imię Zuza, w Sephora pracuję od 2 lat i bardzo cieszy mnie to, że codziennie mogę pomagać klientom mojej perfumerii. Dzisiaj powiemy Wam o skórze pozbawionej blasku, ziemistej, jak sobie z nią radzić i jakich produktów warto używać. Skórą pozbawioną blasku może mieć każdy bez względu na jej rodzaj. Może być to skóra sucha, mieszana albo tłusta. Ziemisty, zmęczony wygląd naszej skóry często ma różne przyczyny. Niewłaściwa pielęgnacja może być jego przyczyną lub warunki zewnętrzne i styl życia, jak palenie papierosów. Myślę, Agnieszka, że zgodzisz się ze mną, że taką skórę ziemistą można też w bardzo łatwy sposób zdiagnozować poprzez dotyk. Oczywiście, taka skóra zazwyczaj jest raczej matowa i struktura jest bardzo nierówna, no i jest niestety ściągnięta. Dziś opowiemy Wam, jak pielęgnować skórę pozbawioną blasku i jakich kroków podjąć, żeby przywrócić jej świeżość i promienny wygląd. Na pewno pomoże nam w tym nawilżanie i regularne wykonywanie peelingu. Dzięki pozbyciu się martwego naskórka skóra przyjmie aktywne składniki z pielęgnacji i pierwszych rezultatów zobaczymy już po 28 dniach, bo tyle trwa cykl odnowy naskórka. Zbawiennym składnikiem w przypadku takiej skóry będzie witamina C. Będzie tutaj działać na wielu płaszczyznach, bo nie tylko działa rozświetlająco, ale też wzmacniająco, regenerująco i delikatnie złuszczająco na taką skórę. Składnikiem, którego też warto szukać w produktach dla tego typu skóry, jest kwas glikolowy oraz witamina E. Rytuał pielęgnacyjny powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb naszej skóry. Na przykład skóra pozbawiona blasku mieszana będzie wolała lżejsze, bardziej żelowe konsystencje. Natomiast skóra sucha pozbawiona blasku będziemy wybierać konsystencje bardziej treściwe i odżywcze. I pamiętajmy, zawsze zaczynamy od toniku. Tak jak wspomniała Zuza, mamy tonik z Pixi z witaminą C, który w składzie zawiera ekstrakt z cytrusów i kwas ferulowy. Dzięki temu chroni naszą skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, rozjaśnia ją i nawilża. A następnie nakładamy serum. Tak jak mówisz, Agnieszka, po zastosowaniu toniku bardzo istotnym krokiem jest nałożenie serum. Tutaj mam w sumie olejek, który możemy stosować jako serum od marki Sunday Riley. I uwierzcie mi, że to maleństwo z zawartością retinolu potrafi naprawdę zdziałać cuda. Stosowany regularnie na noc przywróci naturalny blask skóry oraz odżywi i nawilży skórę bardzo silnie. Dla osób, które nie są fanami olejowych konsystencji, mam też super serum rozświetlające od Sephora Collection z koktajlem witamin C i E oraz aktywnymi peptydami pochodzącymi z alg morskich. Serum będzie działać rozświetlająco, odżywczo i je z kolei możemy stosować zarówno na dzień, jak i na noc. I aby wzmocnić działanie serum, możemy na skórę pozbawioną blasku nałożyć krem Sunday Riley z witaminą C. Połączenie retinolu, o którym wcześniej wspomniała Zuza, z witaminą C, który zawiera ten krem, wyższy standard witaminy C, który wnika w głębsze partie skóry, pięknie ją rozświetla, nawilża i dodaje blasku. Może być stosowany również przy skórach wrażliwych. I aby nasza skóra mogła odzyskać blask, na którym nam zależy, ważne jest wykonywanie peelingu. Ja wybrałam peeling z marki Fresh, Sugar Face Polish, który ma konsystencję gęstej pasty, natomiast w bardzo delikatny sposób złuszcza martwy naskórek, przywracając naszej skórze blask. Dzięki zawartości trzciny cukrowej wygładza i rewitalizuje naszą skórę. Owoce z poziomki odpowiadają za przywrócenie jej odpowiedniego blasku. Odżywcze właściwości peelingu mamy dzięki zawartości olejku z pestek śliwek i masła z pestek mango. Peeling stosujemy raz do 2 razy w tygodniu, nakładając na wilgotną skórę, masując, zostawiając 5 do 10 minut, następnie spłukując. Naszą codzienną pielęgnację możemy też wzmocnić, oprócz rzeczywiście peelingu, o którym wspomniałaś, maską Vitamin Nectar od marki Fresh. Maska ta zawiera koktajl witamin C i E, które są silnymi antyoksydantami, chronią naszą skórę i będą działać rozświetlająco. Oprócz tego ma naprawdę wyjątkowy zapach i konsystencję takiego lekkiego dżemu. Czyli podsumowując, w przypadku skóry ziemistej musimy stosować tonik, serum, najlepiej takie rozświetlające, oraz krem dziennonocny. Świetnym uzupełnieniem naszego rytuału pielęgnacyjnego będzie stosowanie peelingu oraz maski. Dajcie sobie czas. Cykl odnowy komórkowej skóry to 28 dni. Wtedy zobaczycie pierwsze rezultaty stosowanej pielęgnacji. Pamiętajcie, że wspomniane przez nas produkty zawierają silne składniki aktywne, które mają działanie rozświetlające. Pamiętajcie o stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych. Najlepiej używać ich największych wartości dla najdłuższej ochrony, co zapewni nam najdłuższe działanie. I zobaczycie, jaka Wasza skóra będzie dzięki temu rozświetlona i pełna blasku.